W piątek Lech Wałęsa rozpoczął przedwyborczą podróż po kraju. Najpierw odwiedził Łódź, a potem trafił do Wrocławia. Ruszam w kraj, żeby zorientować się, co się właściwie w Polsce dzieje, jaki jest stan ducha naszego społeczeństwa, no i jak patrzeć na kampanię prezydencką, powiedział były prezydent. Czy wszystkie takie ważne decyzje konsultuje pan z małżonką? Nie, ja tylko powtarzam, że przez to, że byłem prezydentem i mieszkałem w Warszawie, straciłem władzę w domu. Żona przejęła i teraz cokolwiek wyrwać jest to trudne. I dlatego mówię, że nie konsultowałem. Partia mnie zaskoczyła. Partia mi powierzyła kandydowanie, a ja nie mam właśnie tych decyzji żony i innych. Niedzielny pobyt we Wrocławiu Lech Wałęsa rozpoczął od wizyty w ośrodku Telewizji Polskiej. Potem były prezydent gościł w Polskim Radiu. W tym czasie niecierpliwili się już delegaci na pierwszy zjazd regionalnej chrześcijańskiej demokracji III Rzeczpospolitej Polskiej. Na Dolnym Śląsku partia ta liczy 300 członków. Wyłoni zarząd regionalny oraz przewodniczącego, który jest mianowany przez prezydenta Lecha Wałęsę i uzyska tutaj, mamy nadzieję, pozytywną akceptację nas, członków Dolnośląskiej ADRP. Lech Wałęsa punktualnie przybył na zjazd. Został gorąco przyjęty przez delegatów i zaproszonych gości. Organizujemy się po to, by uzupełnić polską scenę polityczną, by spróbować porządkować scenę polityczną, by wpływać na to, by życie nasze stawało się bardziej znośne.